Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, kolejny materiał, a ja jestem Szypson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. Zanim rozpoczniemy odcinek, poproszę was serdecznie o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, jeżeli chcecie, żebyśmy wygrali z Lucyferem, ponieważ to, co się tu dzieje, to jest po prostu jakaś nieprawdopodobna przyczyna, nieprawdopodobny pech, co się tutaj dzieje, że znowu Lucyfer wraca i tak dalej, no mega mi się to nie podoba. Oczywiście zapraszam was też na kanał Szypson Plus i na kanał mój, oczywiście vlogowy, Filip Szczypka, na którym co drugi dzień są super materiały vlogowe. No zachęcam was do tego, żebyście tam wbili, ponieważ wiele serducha wkładam w tamte materiały i wierzę w to, że docenicie to i że wejdziecie tam i miło się będzie, znaczy dobrze się będziecie bawić. Dobra, no a dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie, znaczy w sumie jestem na Jetowicach, za każdym razem tak kurczę zaczynam dziwnie, bo ja póki co mieszkam tutaj w tym iglo. Nie powinienem tu mieszkać, no ale wiecie jak wygląda sytuacja z moim dołkiem, wolałbym się tam teraz nie kręcić, aczkolwiek i tak dzisiaj tam znowu pójdziemy, więc tyle by było z tego, że nie chcę się tam kręcić. Ogólnie plan na dzisiejszy film, jaki jest, to jest taki, żeby po prostu odkryć, co dokładnie planuje Lucyfer i Yeti. Bo jak wiemy, współpracując ze sobą, wiemy, że mają tam, już zapowiedzieli na Instagramie swoją współpracę tak naprawdę. Yeti zapowiedział wrzucając post razem, tam wiecie, z ukrytą głową Lucyfera. No więc już tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy pewni tego, że ze sobą współpracują. No a w dzisiejszym odcinku będzie mi oczywiście pomagać Milki, która pewnie na shifcie stoi za drzwiami i znowu próbuje tutaj coś wykrzeszać i pewnie jest wcelowana z łukiem. No strzel tą strzałą, strzel. I co stary? Ale się, dobre! A ja tak, tu przechodzę na prawo i tak, otwieram drzwi, nie? Ale dobre, ja nie mogę, tego się nie spodziewałem. Któż by się spodziewał takiego trzeciego zdarzeń? Starałam się. Dobra, mega, mega, naprawdę super, a patrz, ja walę strzałą w to i to się rozwala. A moje rzeczy. Dobra, słuchaj, dzisiaj plan. Dzisiaj plan jest taki, że ogólnie nie wiem, czy pamiętasz, znaczy na pewno pamiętasz, bo to było przed chwilą, jak nagrywaliśmy do ciebie materiał. U ciebie na filmie znaleźliśmy tam to miejsce, że tam była ta jakaś książeczka, prawda, z tą informacją do Lucyfera. Była, no. I też bardzo ważna rzecz, było tam jedna bardzo ważna rzecz. Jedna bardzo ważna. Impreza na Imbizie, tak. No, jak chcecie wiedzieć, o co chodzi, to wbicie do Emilii. Dobra, słuchaj, ale tam nie, chodzi mi po prostu o to, że tam było otwarte to przejście. No i zastanawialiśmy się, czy coś tam przypadkiem nie ma jeszcze innego w tym miejscu, więc chodź. Pójdziemy sprawdzić, no. Pójdziemy to sprawdzić, dokładnie, czekaj. Właśnie. Taki jest plan. Czy chyba mi się też myśli? Ja muszę włożyć ubranie. Okej. Okay. Wziąć sobie fuzekle. Fuzekle? Okej. Okay. Dobra. Ubrana jestem. Dobra. Założyć tą. Czom. Czopkę. Ja. No. Dobra, chodź tutaj. Ty, czemu tego nie zamurowałaś? O nie, to co miałeś zamurować? Czemu ja? O mega, no naprawdę. Nie wiem, ty ostatnio wychodziłeś. No dlaczego ja tu zamuruję? Dobrze, że my tam przed chwilą byliśmy, nie? Bo no ja nie mam tych rzeczy. Czekaj, ja mam tu jakieś bloki. Ja też nie mam tym bardziej. Tu i cobblestone, dobra. No na szczęście ja mam zapas tych bloczków, więc jestem w stanie to murować bez przerwy. Dobra, co ty tam knujesz na dole? No nic, czeka na ciebie po prostu, no. Okej, okay, dobra, już myślałem, że coś kombinujesz. Ja nie knuję, nie. A wow, kurczę, ale mnie chciałaś znowu tam wrzucić. Nie, nie chciałam ale się wrzucić. To było hamułowo. Nie, no dobra. Dobra, okej, okay, no tak jak coś tak rozmawiać, to spoko, no to niech ci będzie. No, znowu się obudził zombiak. Obudził się. Dobra, lecimy tam. A, właśnie, tak. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie, bo gadaliśmy o tym właśnie, że u ciebie na odcinku i widzowie, muszę to też powiedzieć wam, że ogólnie naszła mnie taka spekulacja w trakcie nagrywania filmu do Emilii, że to miejsce, w którym teraz jesteśmy, wcale niekoniecznie musi być miejscem, w którym faktycznie Lucyfer i Yeti cokolwiek kombinują. Ja mam wrażenie, że to jest tylko po to, żeby odciągnąć naszą uwagę, moją i twoją, Emilia, serio, bo... Mi się bo, też tak wydaje, jak tak powiedzieć bo na to. Wątpię w to, żeby oni robili jakąkolwiek taką bazę pod no moim domkiem. Sensu. Powiem więcej, patrz to. Jak tu się wykopiemy do góry, to tu jest... O, palionka wlazła na serwer. Chyba nieważne. Patrz, tu na górę to jest już bardzo blisko, nie? Ogólnie do tego. Do nie, tego, no to co tam się nie masz rację, to nie ma w ogóle sensu. To tutaj, że tak powiem, to jest zbyt blisko, zbyt łatwo byłoby to odkryć. Jakby tam creeper komuś wybuchł, to od razu by to odkryli tutaj. No. Więc to jest ten. Dobra, słuchaj, jedziesz pierwsza, czy ja mam jechać pierwszy? Ja mogę sobie pojechać pierwsza, nie wiem. Ty jedź pierwszy. Śmiało, don't be shy, put some more. Dobra, naciskam cię, jedziesz. Naciskasz mnie? Dobra. O nie, jedziesz? Ja nie mam to zjechać. Nie, czekaj. A! Dobra, jadę. Dobrze. Ty jedziesz? Jadę. Nie, proszę, Filip!
Nie rób tego, błagam, proszę. Jesteś niezadowolony? Mega jestem z siebie zadowolony. Ja nie mogę. Ja to nie lubię. Jak znowu strzelisz, stary, nie. Nie rób tak, nie rób. Widzę, że strzelasz, widzę twoje strzały. No Filip. Nie dolatuję do ciebie, jesteś za daleko. No, jesteś, ty też jesteś za daleko. Staram Kurczę. Się, ale no, ty to na pewno nie, bo ty jedziesz w tą stronę, to ja ci ciągle uciekam. O nie, niestety. No, dobra, wchodzimy do środka. Czekaj, ja tutaj... Ej, kurde, wciągnęło mi ten. Nie! Au. Ale mnie wrzuciłaś do tego. No way. Uciekł ci. Dobra, ja dawaj. Idę. Dawaj do środka w takim razie. Pokażę wam widzowie, o co tutaj chodzi dokładnie, bo tutaj jest ta sytuacja z tym, że był tam tunel taki. Ej! Co to jest za miejsce? Kurde, wróci z powrotem. Ej, o co tu chodzi? Dlaczego tu jesteśmy w takim dziwnym miejscu? Co tu się dzieje? Ej, ale byliśmy tutaj z dniem, z 20 minut temu tu byliśmy i to było zupełnie inaczej. Jakie w ogóle co to jest? Czekaj, schodzę tu po tej drabinie. Czekaj, tu. Nie, tu jest jakaś szyba, Dobra, tu jest szyba. Nie, jakaś. Tu jest, no pewnie to. Nie, no dlaczego tu jesteśmy w takiej szybie? Ej, co tu się stało? Jest skrzynka jakaś, stary. Dobra. Otwórz ją. O kurde. Ja pierniczę. Ej, aż wieciarki przeszły, jak to przeczytałam. O nie! Dobra, czekaj, przeczytam to. No, czytaj na głos. Witajcie, z tego co widzę, próbujecie znaleźć odpowiedzi na to, co się dzieje. Ułatwię wam to. Realizuję swój plan, który przekreśliliście jakiś czas temu, ale dzisiaj wracam silniejszy i mądrzejszy. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty, Szczypson. O nie, co? Ale to nie przysięgam, że to ja nic nie zrobiłem. To jest jakieś pomówienie. Czekaj, piszę dalej. Sięgnij pamięcią wstecz i odnajdź moment swojego życia, w którym pozwoliłeś mi wrócić. Co? Ej, nie było tak. Przysięgam, nie było takiego momentu. Nie było takiego Szczypson, momentu. Nie ty było. Nie, no nie, nie było takiego. Nie było takiego momentu. Czekaj, doczytam do końca. Wrócić. A póki co ten portal dla was jest zamknięty, tak jak całe palion... O kurde. Tak jak całe palionowo wkrótce będzie zamknięte dla was. A ja i Yeti staniemy się królami, na jakich zasługuje ta nędzna ziemia. Lucyfer. Zobacz, jak... Ale to po co oni chcą... Ale to ja... Wiesz, co jest najgorsze, że ja tak w głowie słyszę ten głos Lucyfera, który to mówi, nie? To jest najgorsze. Masz to, ja nie słyszałam głosu Lucyfera, ja nie chcę go słyszeć. Nigdy nie słyszałeś głosu Lucyfera? No dobra, to ci zazdroszczę. Dobra, ale czekaj, jeszcze raz przeczytajmy to. Z tego co widzę, próbujecie znaleźć odpowiedzi na to, co się dzieje. Ułatwię wam to. Realizuję swój plan, który przekreśliliście jakiś czas temu, ale dzisiaj wracam silniejszy i mądrzejszy. Dobra, ogólnie była sytuacja. Sytuacja taka na Palionowie, jakiś czas temu, że on tam, no jak on się pojawił w sumie, to wtedy było. On się Czekaj, to było wtedy on się pojawił? No, on tam w ogóle z Pennywise'em współpracował, Jezu, co tam się działo. Ja nie wiem, to i on ogólnie jakąś wojnę wypowiedział na Palionowo, ale gdzieś tam go pokonaliśmy. Tak samo Pennywise został pokonany, no nie wiem, no cyrk na kółkach po prostu, tak bym to nazwał, nie? Cyrk na kółkach. Więc ogólnie... Jeżeli on... Wtedy to już było przerąbane, jeżeli on teraz wraca silniejszy, to... Mamy problem. Tak jak ty masz teraz problem spadając z wysokości. Przestań. No przestań, no wiesz, że ja nigdy tak nie umiem takie rzeczy robić. Ale jesteś okrutny. Jakim cudem ty zawsze przeżywasz? Jak ty to robisz? Nie wiem, jak ja... ale nie mieczem, to się nie liczy. No ej, no jak to... Czekaj. Ja chcę stanąć... Ja jestem tutaj. No. I teraz, no. Ej, dobra, go mi się... Czekaj, bo ja w ogóle przebiegłem za daleko, nie? To mnie zrzuciłeś, po prostu sobie przebiegłem. Bo byłem tak nastawiony na to, że ty mnie będziesz bić dalej, że się nie zatrzymywał. Ej, kurde, co jest? Ja się drapię po nosie. Jak ty to robisz? Ej, to jest nie... Ja nie rozumiem tego, dlaczego... Kurde, ale nie! Jakim cudem? Ej, ja samo naciskam na tą myszkę, kurde, a ty masz jakoś więcej siły. Ale se sam spadłem. Nie no, Emilka, no co ja ci mogę powiedzieć, no? Jak powiem, fizycznie jesteś słabsza i nie możesz z tym dyskutować, no. Teraz to na krawędzi, to się nie liczy. No pa, sama zaskoczyła, bała się, że zrzucę. No ja do ciebie zaskoczyłam. Wow! Co? Co ty robisz? Co to były w ogóle? Ja tu jakieś kurczę takie playsy z tą elytrą walę.
Dobra, no, dobra, bo my się stukamy tu cały odcinek tak. Niepotrzebnie. No, czekaj, co? Co robisz? A, że z elytrą też? A, dobra. Tak. No wtedy może będę jakaś lżejsza albo cięższa. Ale nie wiem, ja, zauważyłaś, że ja, jak mnie uderzasz, to w ogóle mnie nie ma odrzutu na mnie? Ej, co ty no robisz? Tak, co? Ja... Jakie loty robi? Co jest grane? Ja w ogóle mnie od niej odrzucasz tak jakby, jakbym miał jakieś antyknoka, ty. A nie no, mam. No, masz jakieś cheaty. Ale no nie mam, przecież ja nawet nigdy nie mówię, ja nie wiem, nigdy w życiu nie cheatowałem w niczym. Nie wiem jak nawet. Ja firmiszę. Dobra, koniec tego, ty jest chyba sprawa. Czekaj, a weź ściągnij całkowicie zbroję. No. Dobra, i teraz. 3, 4. O, tu już zaczynają się kłopoty większe. Aha, czyli to wszystko zależy od wróbki netherite'owej. Możliwe, chyba. Właśnie się zastanawiałem, czy to nie jest kwestia tej netherite'owej, że ona ma jakieś no. Może bardziej przyciąganie ziemskie. Dobra, wracamy z powrotem. No kurde, nie. Dobra. No i co ty wymyśliłeś? Co, znowu zablokowałeś albo coś? O kurde. Gdzie jesteś? Ej, nie mam pojęcia! O kurde, tego nie odpalę teraz, widzowie. Dobra. Widzimy się w domu, ja wracam wózkiem. Ten portal niestety przestał działać. Gdzie ty jesteś? Ty nie jesteś. Nie wiem, skąd mam wyjedzieć. Ale na zewnątrz się zrespiałeś, czy w kopalni? Nie, w jakimś dziwnym miejscu. Nie wiem, co to jest, jakiś biom brzozowy w ogóle. O kurcze. Zabiję, no dobrze, no to ja jadę wózkiem, ja będę na miejscu, to się spotkamy może tam jeszcze. Dobrze, a więc spotkaliśmy się tutaj, by... A, czekaj, ja zabrałem te pozdrowienia od Lucyfera, nie wiem, czy ja to miałem zabierać. Ale dobra, na pamiątkę, no, nie masz. Wiem, chyba tak, no i tak. To... Nie, tego nie chcę, tego nie dotknę, bo to jest jakieś piekielne i w ogóle tam jest... To ja palę tą książkę. Nie, no dobra. Palę ją. Pal ją. Tu mam kosz. To spalsk, co no? Czy nie? Czy... Dobra, nie, no ja bym tego nie palił, bo to jest jakiś dowód. Dobra, zostawiam się. Czekaj, ja bym, wiesz co? Ty masz gdzieś Ender Chesta zrobiłaś w końcu, nie? Tak. Tam na górze. Na górze, tam, no. No, czekaj, idę tam. Ale w takim gdzie razie. Gdzie idziesz? No, chcę tam wlecieć elytrą. Dobra, tu. Myk. Ej, ja mam tak, że mam odruchowo, zauważyłem, że jak nie wiem co powiedzieć, to mówię myk. Myk. Dobra, odkładam do Ender Chesta te pozdrowienia od Lucyfera. No i co? I podsumowując, mamy przekichane, nie? Tak szczerze przyznam, nie? To tak tylko chciałem tylko napomknąć. No tylko racja. Tyle. No więc co? Ja wracam z powrotem do siebie, znaczy tam na Jetowice. Ja albo wiesz co, nie, kurczę, mam nie, to gdzieś. Cześć, no nie, ja patrz, bo ja muszę gdzieś indziej zamieszkać w końcu. Ja muszę, zamieszkam sobie na przykład, gdzie myślisz, że mógłbym zamieszkać? Dobra, ja mieszkam w tej głowie na górze. Okej, to miłego mieszkania w głowie na górze. Dzięki, dziękuję za miłe mieszkanie w głowie na górze. No a tymczasem dziękuję wam widzowie za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam na inne moje kanały. Pozdrawiam. Elu.